Po zabeczkowaniu strasznego Piotrusia, Gplay postanawia wypuścić chłopaka na wolność. Okazuje się, że ktoś wybudował mu grób i związał linami. Nasz bohater postanawia zapewnić mu pomoc medyczną i uratować chłopca. Czy będzie to dobra decyzja? Tego się dowiecie w dzisiejszym filmie. Yo, siemano, z tej strony Gplay i dzisiejszego dnia planujemy razem z Lumi uwolnić Piotrusia, którego jakiś czas temu zabeczkowaliśmy w Bedrocku. Mam nadzieję, słuchajcie, że już będzie ogarnięty i nie będzie po prostu robił szkód w naszym mieście. Nawet zobaczcie, co Lumi przygotowała. Lumi, pokaż, co tutaj mamy dla Piotrusia. Proszę, mamy super balony, misia tutaj dla Piotrusia i musimy go pójść i po prostu uwolnić. Największe ogólnie wyzwanie dla nas, słuchajcie, to przebicie się przez Bedrock, ponieważ tam zrobiłem, nie wiem, czy oglądaliście ostatni odcinek, ale zabyczkowałem tam po prostu Piotrusia i będziemy musieli go uwolnić. On ogólnie tutaj jest już ponad dobę i ogólnie miał wyciągnąć wnioski. Za dużo szkód robił i musieliśmy po prostu go jakoś zatrzymać w tych swoich dokonaniach, dlatego teraz postaramy się przebić przez Bedrock. Zobaczymy, czy nam się uda. Ej, dobra, Lumi, Wiercę, powiem ci, że to ogólnie jest ciężkie wyzwanie. Wiesz co, tutaj no, się... No, dawaj. Zobacz, bo wiertło mi tutaj się, słuchaj, psuje. Oj, przepraszam, nie chciałem... Nie szkodzi, z tego, nie co szkodzi. Pamiętam, to w sumie, słuchaj, tutaj tak dokładnie nie obkopywałem tego Bedrocka. Patrz, jest przejście. Ej, Piotruś, jesteś tutaj? Ty, Lumi. Oj, ja tam jakoś chyba uciekł stąd. Nie idę. Nie ja ma tutaj nie Piotrusia. Przecież ja go tu zabeczkowałem, a tu go nie ma. Ej, patrz, tam w ogóle jest jakieś przejście. Ale aha, nie wiem, jak się przedostać, słuchaj. Tu ty, jest normalnie... jak chcesz, to ja mam jedną perłę, jakbyś chciał. Ty, perłą da radę tam się przedostać. Może Piotruś tam sobie nową bazę wykopał. Nie wiadomo, co możliwe, on wykombinował. Czyli go tu nie było, słuchajcie. Uciekł z naszej beczki. Ja nie mogę. Mam nadzieję, że nie narobił szkód. Trzymajcie kciuki i zostawiajcie kciuki w górę. A jeszcze do tego wbijamy 2 miliony subów, widzowie. Także dołączajcie do armii. A ja, Lumi, idę tam zobaczyć, co się dzieje, bo ty się, dobra, widzę, trochę boisz. Dobra, a ja idę po jakieś narzędzia w razie co, żeby to, dobra, rozkopać. Czekaj, jeszcze, dobra? Musimy dobrze trafić. 3, 2, 1, hop. Jest, udało mi się. Udało mi się, słuchajcie, tu dostać. Ej, chwila, jakiś świecznik. Ty, no Piotruś się chyba tutaj urządził, słuchajcie. Nową podziemną bazę sobie zrobił. Ej, co to jest? Co to jest? Piotruś! Ja nie mogę, słuchajcie. Piotrusia tutaj znalazłem. Piotruś! Budź się. Ej, ktoś go tu przywiązał. Piotruś, pobudka. Wszystko już dobrze. Ej, chwila, tutaj jest normalnie jest napisane RIP Piotruś i są tutaj normalnie jakieś, słuchajcie, takie jak na groby. Po prostu ja cię kręcę. Chwila, odwiążemy Piotrusia. Piotruś, nie wiem, czy on oddycha, słuchajcie, ale musimy wezwać jakąś pomoc. On tu był w ogóle, nie wiem, jakim cudem stał się taki duży. Słuchajcie, był przecież małym chłopaczkiem. Dobra, odwiązujemy go i musimy się tu jakoś przekopać, słuchajcie. Dobra, mam na szczęście Dirta. Robimy tutaj pyk, 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 przejście i muszę wezwać czym prędzej, słuchajcie, pomoc. Robimy tutaj po prostu duże schody. O, już się przekopaliśmy. Dobrze, że słuchajcie, mam tą maszynę. Zobaczcie, jak to sprawnie idzie. Ja nie mogę, ratunku, pomocy. Ty, widzowie, w ogóle się jeden blok ciężko tutaj. Ratunku, jest tu ktoś? O, przepraszam, przepraszam. Co jest? Czy pan przypadkiem nie widział mojego synka Piotrusia? Chodzę i go po prostu wszędzie szukam. Tak, Piotrusia? Mam nawet... A co, nawet... pani jest jego mamą? No tak, jestem mamą. Mam tutaj synka. Proszę zobaczyć, chwila, jak on chwila, tutaj chwila wygląda. Ej, chwila. Ja nie mogę, ja myślałem, że go rodzice porzucili, ja go w lesie znalazłem, nie go nazywałem Piotruś, a on naprawdę się nazywa Piotruś? Tak, naprawdę nazywa się po prostu Piotruś. Chwila, ja no wiem, proszę że... pani, właśnie go znalazłem ogólnie, jakiś jak czas temu go tu znalazł? Zabeczkowałem. To nie jest dobre dziecko, on narobił tyle szkód, proszę pani. No ja wiem, czasami był naprawdę niedobry, ale ja go kocham nad życie, no bo mój, to jest mój synek. Był faktycznie w poprawczaku, no ale ja mu wszystko wybaczę. Proszę pani, zapraszam, tak? Tutaj normalnie jest Piotruś, nie wiem co się z jak nim stało. Jak tutaj jest Piotruś? No jest normalnie, proszę zobaczyć, Piotruś, jaki duży. A co się tutaj stało z moim Piotrusiem? Czemu on jest taki wielki? Nie wiem, Piotruś, Piotruś, nie wiem, ja ogólnie... Wie pan co? Poczeka pan. No? O, ja czuję puls. Puls u niego czuję. Szybko po lekarza, proszę pana jakiegoś. Szybko, dobra, raz, dwa, nie, chwila, pan moja żona tak chwili naprawdę pracuje w szpitalu. Dzwonię już do niej i już, słuchajcie, jakiś sprzęt medyczny tu trzeba będzie szybko przywieźć i może da radę uwolnić, uratować Piotrusia. Słuchajcie, nie wiem, co się z nim stało, ale damy radę. Dobra, wykręcam numer do Gplayki, wsiadam. Halo, Gplayka, jesteś przy halo, telefonie? Tak, słucham. Słuchaj, tak, jadę do ciebie, do gabinetu. Szykuj sprzęt medyczny, musimy pomóc Piotrusiowi, słuchaj. Ja tutaj a go dobrze, normalnie... Dobrze, dobrze. Wiesz co, tak naprawdę zabeczkowałem, odnaleźć
znaleźliśmy go wielkiego. Dobra, wbijam już do twojego gabinetu. Tutaj, pa, trzymaj się, Gplayka. Dobra, pa. Słuchajcie, Gplayka, dobra, masz tutaj sprzęt, szybko, tak, musimy mam pomóc. Tutaj sprzęt, dobra, możesz to... mi pomóc w razie co? Dobra, no to chodź, idziemy. Powiedz, musisz mi powiedzieć, co się w ogóle wydarzyło, Gplay. Normalnie, słuchaj, Piotruś był zabeczkowany, wiesz co, miał wyciągnąć wnioski i się nauczyć po prostu dobroci, być po prostu dobrym człowiekiem i się okazuje, że on tam, nie wiem, albo on sobie zrobił tą bazę, albo ktoś, słuchaj, nie wiadomo kto, słuchaj, tam w ogóle są jakieś liny były, jakby ktoś go przywiązał, powiększył i on normalnie tam, słuchaj, miał grób wykopany, czaisz? Musimy go uratować, jejku, ponieważ ojacie. Jego mama się znalazła, czaisz? Mama? On ma mamę. Co ty gadasz? Normalnie dała mi zdjęcie i nawet zobacz, ona tak wygląda, ale dobra, nieważne, Boże, później zobaczymy. Co z nim jest? O, jego mama powiedziała, że on ma puls, musimy go, ja tutaj puls szybko... Puls jego mama szybko... powiedziała, dobra, słuchaj. Gdzie ta jego mama jest? Halo, proszę pani, już ratujemy pani synka. Chwila, gdzie jest ta pani? Ja tu ogóle... sobie muszę sprzęt tylko porozkładać. Patrzcie, w ogóle, co tu, słuchajcie, Gplayka ma dobra. Za sprzęty, to ja nie mam pytań, nie? Okej, okay, tutaj, dobra, słuchajcie, dobra, jakieś takie badania. Tutaj muszę zbadać. Ty, Gplay, on żyje, szybko, wody, mamy normalnie parę sekund, odwodniony żeby dać mu wodę, jest? Szybko po wody. Dobra. Bo, no, szybko, szybko, dobra, lecę po wodę, lecę po wodę, Gplayka, szybko, dobra, musimy załatwić wodę. Może, słuchajcie, Piotruś jest bardzo odwodniony i po prostu osłabł i się położył na ziemię. Dobra, szybko bierzemy wody, jedno, drugie wiaderko, nie wiem ile tej wody, jak on jest taki duży, to słuchajcie, musi, pewnie będzie dużo pił. Dobra, lecimy szybko z powrotem, mamy, słuchajcie, wody w wiaderkach i napoimy normalnie Piotrusia, zaraz tutaj będzie wszystko dobrze. Piotruś, już pij tu wodę, proszę, Piotruś. Co tutaj się dzieje? Ja nie mogę, Piotruś, chodź, wyjdźmy tutaj, ja nie mogę, słuchajcie, Piotruś. A kto tu chodzi? Siema, Piotruś. Ty jesteś, a kim ja jestem? Jaki ty jesteś wielki. Ty jesteś... Ja nie jestem taki duży. Ty musisz dużo pić, Piotruś. Ty jesteś dzieckiem, jesteś bardzo grzecznym dzieckiem, które słucha się swoich rodziców. W ogóle twoją mamę znalazłem i musimy zaprowadzić cię do twojej mamy. Pamiętasz w ogóle coś? Pamiętasz, jak to się stało, że ty taki nie, duży się stałeś? Nic nie pamiętam. W ogóle nic, ale... O, jak mi w brzuchu burczy, tak strasznie. Dobra. Głodny jest. To chodź, Piotruś. Wsiądziesz tutaj do tyłu. No. Dobra, dałeś radę wsiąść. Ja nie mogę, ledwo co to auto jedzie. Za ciężki jesteś, Piotruś, ty ważysz normalnie z 2 tony. Chodź, dam ci tutaj jeść. Już idziemy tutaj, jest mój domek, słuchaj. Tylko ty się nie zmieścisz niestety do domku. Będziesz musiał poczekać. Dobra, dobra, lecimy, poczekaj tutaj, Piotruś. Ja ci za momencik coś przyniosę z lodówki, bo mam tutaj zapewne jakieś jedzonko. Zobaczymy, słuchajcie, mam nadzieję, że coś jest. Dobra, jest jeden burgerek. Ja nie wiem, czy on się tym naje, słuchajcie, taki wielkolud. Ale jest dobrze, Piotruś nie robi szkód, słuchajcie, na razie. Chyba jest dobrym chłopcem, nie wierzę w to. Piotruś, proszę, jest tutaj obiadzik. Dobre? W porządku? Mam coś dla ciebie. Piotruś, proszę, mam dla ciebie misia i baloniki, słuchaj, z okazji, że cię uwolniliśmy, no mów. Ale ja dalej jestem głodny. To nie wiem, to może do sąsiada, słuchaj, pójdziemy, może u sąsiada znajdziemy więcej jedzenia, bo ja mam pustą lodówkę, wiesz, Piotruś? Dobrze, nawet ten sąsiad to taki ładny domek ma, puk, muszę przyznać. Sąsiedzie jesteś, bo potrzebujemy jedzenie. Ej, chwila, nie widzę tego sąsiada. Piotruś, co ty tutaj wcinasz? Ej, dom zjadasz? Ten dom, ja cię kręcę, jaki dobry w ogóle ten dom. Jak to dom sąsiada, Piotruś? Nie, będziemy mieli przekichane. Jak sąsiad tu normalnie wróci, na szczęście go nie ma. Ja nie mogę, słuchaj, Piotruś, czemu ty zjadasz mu dom? Ogarnij się, Piotruś. Ja ci nie żałuję jedzenia, słuchaj, ja po prostu nie mam więcej, musimy jechać... O nie! Co ty zjadłeś tu pode mną? Piotruś, otrząśnij się, nie możesz zjadać tutaj naszego całego miasta, wiesz? Dobra, spokojnie. Piotruś, słuchaj, ja ogólnie tak naprawdę muszę cię znaleźć, twoją mamę, i wtedy, słuchaj, ona tak naprawdę wymyśli... A ty jesteś mój tata? Ja nie jestem twój tata, ja tylko się, słuchaj, tobą opiekunę. Tata, ty jesteś mój tata! Piotruś! Ej, nie, Piotruś, nie zjadaj tu za dużo. Słuchaj, siedź tu grzecznie, ja muszę, słuchaj, znaleźć twoją mamę i po prostu ona może znajdzie... Auto. Zostaw to, nie, Piotruś,
Idź stąd! Ja nie mogę, słuchajcie, ja sobie z nim nie daję rady, ja muszę znaleźć czym prędzej mamę Piotrusia, bo tak naprawdę, słuchajcie, może ona wie, jak po prostu z nim się obchodzi, żeby on się, słuchajcie, uspokoił i nie zjadał całego miasta. Tylko gdzie jest jego mama? Musimy, słuchajcie, się rozejrzeć tu po mieście. Mama Piotrusia, słuchajcie, niby go szukała, niby było wszystko w porządku, słuchajcie, tu jej nie widzę, nigdzie jej nie ma, słuchajcie. Także ja nie wiem, może... Halo, pan Gplay, proszę tak? bardzo tutaj. Czemu pan wypuścił normalnie Piotrusia? Tak się, proszę pana, męczyliśmy, a pan co? Co to? Cała nasza robota poszła to policja? Po prostu na marne. Policja go uwięziła tam i go powiększyła, tak? Czemu? Tak, dokładnie, daliśmy mu leki specjalne. Niestety skutek uboczny był tego taki, że zrobił się po prostu gigantyczny. Pójdzie pan teraz do więzienia. Wie pan, mieliśmy z nim po prostu problemu. Ale to ja go zabeczkowałem, ja nie idę do więzienia, nie do ma mowy. Do więzienia w tej chwili stać policja. Nie, ja tutaj wodę wylewam i ja uciekam. O nie, ratunku, co to za pułapka? Jednak dobrą pułapkę zrobiła. Dobra, chwila, ja się stąd jakoś i tak uwolnię. Czekajcie, tu są lasery. Zapraszam w tej chwili. Dobra, robimy, słuchajcie, pyk, cyk. Okej, ja nie mogę i co teraz? Normalnie cała lawa zamienia się w problem. I teraz tutaj zapraszam panie Gplay na komisariat po prostu. Ale za w tej co? Chwili. Musi pan iść do więzienia za to, że pan zniszczył naszą całą pracę i uwaga do tyłu, bo znowu pan spadnie no super, tutaj na dół. Robicie pułapki tu jakieś na mnie, to jest nielegalne. I tak naprawdę to ja chciałem po Piotrusiowi pomóc, bo on już odbębnił swoją karę i siedział tam dosyć długo w tej tak, beczce. Tak, dobrze, wie pan co, ja z panem nie będę dyskutować, proszę tutaj zapraszam, idziemy na górę po prostu. Niepoważna pani pan jest. Zatrzymany. Ja tak naprawdę wiem, gdzie jest Piotruś i wiem, co on robi. On już teraz tak naprawdę się zmienił, on już jest dobrym chłopcem i już jasne, nie robi tyle szkód. To jest specjalnie po prostu płodny. Pan po prostu tak mówi. Proszę bardzo, do środka. No i, super. I będzie pan tu siedział, ile tylko wlezie. I ma pan nic nie kombinować i nikt pana stąd nie wypuści. Kwiatka dla pani, proszę pani, żeby mi mniejszy wyrok. Dziękuję, tego kwiatka, niech sobie pan go weźmie. Dobra, słuchajcie, przewiercimy się. Mamy przecież, słuchajcie, takie wiertło. Może uda się przewiercić w ogóle tutaj. I policja, słuchajcie, niby to oni go uwięzili, powiększyli tam na dole. A skąd ja to miałem wiedzieć, że mamy go nie wypuszczać? Ratunku! Ty, a to przecież... patrzcie na to, normalnie mogę sobie... Cyk. Tata, jestem tutaj, tata. Piotruś, już się zmniejszyłeś? Jakim cudem się zmalałeś? Może te tabletki przestały działać już na ciebie, co ci dali? Dużo zjadłem, się źle poczułem i już teraz jestem taki chyba normalny, tata. Piotruś, czekaj, bo tu jest niebezpiecznie. Umiesz skakać, umiesz robić parkour taki, słuchaj, patrz, hop i hop. Ja nie mogę. Ty dobry jesteś. Czekaj, musimy zwiewać. Ja w ogóle, Piotruś, widziałem, jak ty miałeś normalnie zdjęcie ze swoją mamą przy przedszkolu. Wy gdzieś tutaj mieszkacie blisko? Ja mam tylko tatę. Jak to tatę? Nie masz taty, masz, słuchaj, mamę. Ja widziałem to zdjęcie, nie mam... Chwila, gdzie mam to zdjęcie? Gplayka mi zabrała to zdjęcie. Ogólnie ja widziałem, jak wyście tutaj stali, słuchaj, o, w tym miejscu dokładnie. Tutaj, o, przed tym. I tutaj, o, przy tym wózku mieliście zdjęcie z mamą. Pamiętasz, gdzie wy mieszkacie? Gdzie mogę twoją mamę w ogóle znaleźć, Piotruś? Nie, ja nie wiem, ja nie znam mojej mamy. Dobra, ja tylko tatę. To przeskakuj tutaj do przedszkola, hop, hop. Dobra, i poczekaj tutaj chwila i tam normalnie przy tym wózku, wejdź do tego wózka, Piotruś, i czekaj grzecznie, a ja zaraz idę po twoją mamę. Dziś, słuchajcie, ona tutaj musi być, musi gdzieś tutaj blisko mieszkać. Mieli tutaj razem normalnie zrobione zdjęcie i słuchajcie, tak naprawdę, no muszę znaleźć jego mamę, bo może jego mama wie, słuchajcie, co on lubi jeść, jak sobie z nim poradzić, co trzeba powiedzieć mu, żeby po prostu był spokojny, się nie zamieniał w swoją tą złą wersję. Dobra, także, i patrzcie, tam jest w ogóle... Ej, co ona w ogóle, słuchajcie, tutaj kolce ustawia pod szpitalem? Halo, przepraszam! Po co pani ustawia kolce pod szpitalem? Ja nie, ja tylko je znalazłam i stwierdziłam, że rozłożę, no bo po co miałabym Wiem, gdzie jest pani dźwigać? Synek, proszę pani. Naprawdę, szybko. O, jak super, normalnie dobrze. Do przedszkola go zaprowadziłem i normalnie już wszystko z nim w porządku, zmniejszył się i Gplayka podłączyła aparaturę, cały tak. sprzęt, jest o wszystko jejku. Okej, także on tutaj powinien to być. Dziękuję, chwila, dziękuję skoczymy bardzo. Skoczymy tutaj do przedszkola, okej, w ogóle, ej, a co to tyle policji robi w ogóle, Piotruś? Gdzie jesteś, dziwna Piotruś? Sprawa, dziwna sprawa. Chwila, ja mu kazałem tutaj być. Pani tutaj, jak pani się nazywa w ogóle? Nie wiem, jak do pani Ja mówić. Jestem Gienia. Pani Gieniu, tutaj normalnie był Piotruś, ja mu kazałem tu być. Piotruś, gdzie jesteś? Normalnie, Piotruś. Chłopczyku. O, jest, o, jest mój tutaj
jest. Piotruś. No i pani widzi, pani odzyskała pani swojego syna, z nim już wszystko z nim dobrze i tak dalej, także co? Piotrusiu, jak ja się cieszę, że ciebie znalazłam, to ja, twoja mamusia. Może wyprowadzicie się już z miasta, co? Bo ten Piotruś naprawdę tutaj dużo szkód narobił. Oj, bo mój Piotruś, mój synek, to jest bardzo zły i jego mamusia też jest taka bardzo co jest zła. Skrane? Piotruś, ty o nie, ja się boję, słuchajcie. Jego mama to jest dziewczyna ze studni, się zamienili, słuchajcie, patrzcie na to. Piotruś, idź, musisz niszczyć miasto. Musimy niszczyć w tej chwili. Posłuchajcie, się stąd wycofuję. O nie, straszna dziewczyna ze studni. Jej, policja, szybko. Tam Piotruś i normalnie dziewczyna ze studni będą zaraz niszczyć całe miasto. Szybko, nie, widzicie? Chodźcie tutaj, policjanci. Ja nie mogę. Uciekamy. Uciekam, słuchajcie. Wszystkich was po prostu do góry tutaj się podbudowuję. Zniszczę. Hopsa, hopsa i z góry będziemy widzieli, co tu się w ogóle dzieje. Ja nie mogę, patrzeć. Macie policjanci. I jeszcze ty. Co mam jeszcze robić. Tu mam jednego, o proszę. Ja nie mogę, wszystkich policjantów pokonała. I co teraz, słuchajcie, tu będzie? Ja chodź, nie mogę. Piotruś, zniszczymy miasto. O nie, ja zwiewam, Piotruś. O, jeszcze ciebie tu muszę nie, mnie załatwić. Zostawcie, mi daruj, dziewczyno ze studni, przecież się znamy, no nie od dziś, co nie? O nie, słuchajcie, szybko unik tu robię. Jasne. O nie, słuchajcie, dobra, robimy tutaj normalnie dziurę, podkop jakiś możemy zrobić. Patrzcie, mogę się wkopać i tunel robić tutaj i zaraz się możemy gdzieś wykopać w jakimś domku. Dobra, na razie słuchajcie, tu uciekamy. Co to w ogóle Bedrock? Co to w ogóle jakiś domek tu bedrockowy jest? Co tu jest grane? Patrzcie, gdzie się przekopałem. Kto ma od spodu zabezpieczony dom bedrockiem? Dobra, tu się możemy skitrać. Okej, potrzebuję, słuchajcie, pomocy. Potrzebuję pomocy. Dzwonimy do Lumi. Szybko wykręcam numer. Słuchajcie, dobra, na razie ich nie widzę. Tu w ogóle był bedrock. Lumi, halo? Halo, tak. Słuchaj, potrzebuję twojej pomocy, Lumi. Szybko w ogóle okazało się, że mama w ogóle Piotrusia jest dziewczyna ze studni i oni tak naprawdę niszczą świat. Potrzebujemy ich jakoś zatrzymać. Słuchaj, masz jakiś pomysł? Tak, chodź do mnie tutaj, mam bardzo dużo narzędzi. Dawaj, szybko koło mojego domu. Dobra, już idę, słuchaj, jestem przy szkole, pa. Okej, słuchajcie, Lumi jest przy swoim domku, także idziemy zobaczyć. No, Lumi, słuchaj, normalnie... Dawaj, patrz w ogóle, co znalazłam. Zobacz, ile tutaj jest sprzętu normalnie. O, właśnie, zawsze, słuchaj, pod tymi bazami są kozackie rzeczy. Ej, dobra, ubieramy zbrojkę. Ja nie mogę, musimy się przyszykować. Słuchaj, teraz już Piotruś nie jest sam. Będzie jeszcze gorzej niż było. Ja tak naprawdę nie wiem, jak my sobie, Lumi, poradzimy. To jest niewykonalne, moim zdaniem. Jakoś radę, trzeba normalnie tego Piotrusia, wiesz co, zwabić całego. Zwabić? No dobra, ale jak go zwabimy? W ogóle ja może pójdę go gdzieś poszukać i nie wiem, poszukamy, no i coś trzeba po prostu na nim... Ej, nie, chciałem wypróbować, co to za TNT slajmowe jakieś, słuchaj, chyba się przykleja. Uważaj, nie, jeszcze następne, jedno. Następne. Ja nie i to mogę. Będzie chyba tak w kółko teraz, G-Play. Ono się przykleja i wybucha, o nie. Dobra, uciekamy, Lumi, chodź. Ale żeś narobił. Chodź, teraz uciekamy, słuchaj. Ważniejsza rzecz nie to jest... będzie. Ty, jak w ogóle szybko można biegać, widzisz? Ja nie mogę, pyk. Musimy, dobra, słuchaj, robić po prostu jakąś tutaj zasadzkę na ten. Sprawdzę jeszcze to TNT, słuchaj, tutaj. Oni tu niedługo będą szli normalnie. Dobra, czekajcie, co to jest? To jest coś mocnego chyba. Ja się boję, że to, słuchajcie, rozsadzi nam... Wow! Co to było? Wow, aż się policja, słuchajcie, tutaj zdziwiła. Co to było? Całkiem nieźle, słuchajcie, to wygląda. O! Przypadkowo tutaj rzuciłem coś. Dobra, ej! O nie, przecież to jest Piotruś, ej! Chwila, gdzie jest Lumi? Ona się pewnie też schowała. Ja nie mogę, słuchajcie. Berka się bawimy? Dobra, złapiecie Piotruś, stój! W ogóle, gdzie jest twoja mama, co? Moja mama poszła na spacery! Dobra, złapiecie Piotruś, złapiecie! Ej, co jest grane? Co to za pułapka? Ej, normalnie tu stoi jakaś pajęczyna, Piotruś! Dobrze ci tak, co? Teraz